Od kiedy? Czyli, że jest dziura i po prostu ja już nie jestem w stanie tego otworzyć. Słuchaj, właściwie to ja chciałem się dowiedzieć, jak powstał u ciebie ten znak, bo ty gdzieś masz jakiś znak, tak? Bo mam, słuchaj, mam teraz taką piękną bliznę, bardzo wyraźną zresztą. No ale ty nie odczuwałaś nic zewnętrznego, nie działo się na przykład nic dziwnego w domu, czy coś w tym stylu? Ja rozumiem. Odrysowany cyrklem, no tego nie można ani odcisnąć, ani nie mogłam zerwać sobie tego sama, no po prostu nie mogłam. Czy ten znak u ciebie się dalej utrzymuje? To znaczy, że to zszedł trupek i jest piękna blizna. Czy ty zrobiłaś tego zdjęcia? Tak. Możesz mi te zdjęcia przesłać? No przecież młody sobie przesłał te zdjęcia, Marek. Nie, ja nie otrzymałem nic. Tego, no. Mój facet przypomniał sobie, że ma koleżankę z Wrocławia, która dzisiaj zajmuje się tymi rzeczami. Wyobraź sobie, że my jedziemy jutro do egzotysty. Ja, to jest ten dźwięk, który zostawiłeś? Ja, a dobra, ale powiedz mi, co te osoby mówiły, czy mi w ogóle, od czego zależy to, że na przykład, nie wiem, to ja akurat? Słuchaj, rzecz polega na tym, że oni sobie sami wybierają daną osobę. I tutaj u ciebie egzorcyzmy możesz to sobie przeprowadzić, ale to nic, to znaczy ogólnie to nic nie da. Tam możesz sobie pójść do kościółka, pomodlić się. Jakich kobiet? Czy one są w jakiś sposób do siebie podobne? O co chodzi w ogóle z tymi kobietami? Przecież jest miliony kobiet, dlaczego akurat do mnie? No bo tak, słuchaj, a jak ktoś gra w totolotka i jedna osoba na ile wygrywa i tak samo może sobie powiedzieć, a dlaczego ja wygrałem? No taki traf. Czuwałaś na przykład w narządach rodnych jakiegoś dyskomfortu, czy coś w tym stylu, potem jakieś zaburzenia miesiączki, czy... Odczuwałam, ale wiesz co, paradoks jest taki, że ja miałam wcześniej laparoskopowe usuwanie guzków w jajniku, wiesz? Aha, w ten sposób. Ja pierdzielę, tak. Myślę, że warto by się badać. Tak, oczywiście. A kiedy ten znak u ciebie powstał? Jak dawno temu? Kurczę, no w ubiegły wtorek. No to już najlepiej USG, jak pójdziesz prywatnie, tylko... No. No ale słuchaj, nie, ale powiem ci od razu, to jest bezpieczne, żadnej kobiecie jeszcze przy tym się żadna krzywda nie stała, oprócz jak gdyby takiej psychicznego urazu, ale jak ty niczego nie pamiętasz, no to bardzo dobrze. No to już wiele razy przecież były zaniki, gdzie jest medycznie udokumentowane, że kobietom ginęły płody. Ja pierdolę. No. Tylko pamiętaj, z nikim, kto się na tym nie zna, nie rozmawia, bo ludzie mogą cię urazić, będą cię mieli, wiesz, za jakąś tak. Ale z moim facetem muszę, bo on jest tam świadkiem tego, wiesz, on dał numer do Antony i się z tym mam kontakt z tobą. Tak, i słuchaj, żeby też za dużo na forum z tym nie wychodziła. Dobrze.
Będziemy w kontakcie, dobrze? Jeszcze cię na pewno się z tobą kontaktuję. No hej, jak tam? Halo, no hej, to byłam z USG-em, nic nie wykryto, na szczęście. Ale ty dzisiaj już robiłaś tu USG? Tak, ale mamy USG, zdjęcie, wszystko. Aha, ale się pośpieszyłaś trochę, ja chciałem odczekać jeszcze. Wiem, że chciałam się odczekać, no słuchaj, mogę też tu użyć, tylko po prostu wiesz co, no ustaliliśmy, bo, że to się stało 23, tak? 22 listopada w nocy. Czyli nie, 22 listopada w nocy. A czy byłaś w domu wtedy? Słucham? Byłaś w domu wtedy, to w domu było, tak? Tak, byłam wtedy w domu, tak. Słuchaj, mój mail do was doszedł i macie te zdjęcia. Widzieliście to? Chciałem się zapytać, czy mój mail... Witaj, Wiku. Cześć. No, słuchaj, chciałem się zapytać, czy mój mail doszedł. Wiesz co, nie sprawdzałam skrzynki teraz. A dostałaś zdjęcia? Wiesz co, ja sprawdzę maila, tam to na z którego zostały do mnie zdjęcia wysłane i tam jest. Ale to sobie później zobaczycie, bo ja myślałem, że już żeście oglądali to. No i że jak zadzwonię, to już wiesz, sprawa będzie wiadoma i wyjaśniona, nie? No właśnie sprawy w tej chwili. Ja ostatnio... No to tam będziesz miał, ja tutaj mówiłem, wiesz, to jest nie na tyle złożone, co może dziwnie, ludzie to dziwnie mogą odebrać, ci, którzy się zetknęli z problemem po raz pierwszy, ale... Sytuacja jest już wiadoma, bo to się dzieje już, pierwsze przypadki były rejestrowane w latach 60. Nie wiem, czy wcześniej... No wcześniej... To, że gdzieś tam, kurwa, gdzieś obcy są, to jest oczywista sprawa, no i to... No, ale słuchaj, w tym roku w Polsce to jest już szósty przypadek, który ja znam. Okej. To już jest szósty przypadek i tam wysłałem ci zdjęcia porównawcze tutaj osoby z Wrocławia, która też została oznaczona. Tylko ja ci... No tak, oczywiście, wiesz, ale to tutaj, jeżeli chodzi o wpływ, to tu by trzeba było dopiero zbadać wpływ poprzez hipnozę, użycie hipnozy. Podczas hipnozy wszystko wyjdzie. Wszystko to, co nie pamiętała wtedy z tej nocy, to wszystko wyjdzie na jaw i będzie pamiętać. Bo oni stosują taką jakby blokadę umysłu i dopiero hipnoza pozwala odblokować. Ja ci tam wysłałem wykład profesora Harvardu, Johna Mecka, który zbadał kilka tysięcy kobiet i na konferencji na Uniwersytecie Harvarda, na konferencji prasowej właśnie mówi o tym, o wynikach tych badań, bo tam się tysiące kobiet do niego zgłaszało. No. Tylko że to coś jest tak sprytne, że my nie jesteśmy w stanie, już ci powiem od razu, tego kontrolować. My możemy tylko szczątkowo cokolwiek, wiesz, wyciągnąć z tego, jakieś tam szczątkowe informacje poprzez użycie... Chodzi tylko o to, że wiesz, to ma wpływ na późniejsze jakieś życie, tak? To znaczy... Ci ludzie, którzy pamiętali więcej, którzy zapamiętywali jakieś szczegóły, czy coś w tym stylu, to może tak, to zależy od osoby, danej psychiki. Ale jak ty sobie wyobrażasz na przykład takiej sytuacji, że ty nie wiesz, kiedy dojdzie na przykład do kolejnego incydentu, czy coś się wydarzy, a wy nawet o tym nie będziecie wiedzieć. I tu jest problem właśnie, w tym jest problem. No, bo przeważnie ludzie raz już naznaczeni, to są po prostu jak gdyby przez całe życie, nie wiem, pilnowani, dozorowani dla jakiegoś celu, dla jakichś tam innych potrzeb, które oni używają, już wiadomo. No i tutaj po prostu ja nie chcę, wiesz, kogoś przekonywać na wiarę, no bo wierzyć to można w różne rzeczy. Ja tylko mówię o tym, na co wskazują niezbite dowody. Na kierunek dowodów i wykonanych badań w tym kierunku. Tak. No ale wy ogólnie nie odczuliście jakiegoś tam oddziaływania na siebie, ani w domu się nic takiego nie działa, prawda? Dopiero jak się spotkaliśmy po 10 dniach, już mnie to zaciekawiło, zacząłem szukać gdzieś tam w internecie jakieś tam informacje. No jak na tą chwilę, no raczej nie, no. To żona mówi, że ma jakieś tam problemy z pamięcią. Takie minimalne, ci tam zauważa, że może sporo, ale to mi się daje efekt rozkojarzenia może bardziej.
Nie, nie, to jest, nie sądzę, żeby to był przypadkowy syndrom. Kobieta tutaj właśnie z okolic Wrocławia ma dokładnie to samo. Z tym, że u niej jeszcze w domu zaczyna wysiadać z niewytłumaczalnych powodów elektronika. Wiesz? Psują się różne rzeczy w domu. Ona ostatnio mi właśnie mówiła, że ma bardzo silne zawroty głowy i też tak samo nie wie od czego. Także ja nie, słuchaj, tam by trzeba było sprawdzić, na przykład w takich przypadkach trzeba było sprawdzić dokładnie dom, czy tam zostały jakieś, wiesz, ślady jakiegokolwiek promieniowania, porobić odczyty licznikiem Geigera, innymi licznikami. My takim sprzętem, gdyby coś, dysponujemy. Nawet jesteśmy w stanie wykryć, jeżeli człowiek jest zaimplantowany i tam się odbywa jakiś odbiór nadawczy fal, czy odbiorczy, to jesteśmy, bez problemu jesteśmy w stanie to wykryć. Włączasz taki detektor i w ciągu 10 sekund masz odczyt. I nie trzeba nawet do ciała przykładać. On ma taką antenę specjalnej konstrukcji. No, u nas tego... Bardzo wybiera się w stronę. Zgadacie, no wiesz, no możemy pokryć koszty dojazdu ewentualnie, także no, jeżeli byłbyś w stanie przyjechać, to nie ma problemu, tak? I są dokładnie... No, są dokładnie. U mnie na ciele jakieś tam siniaki też się pojawiły. No nie wiemy dokładnie, czy to tego, czy nie od tego. Nie, ona miała jakieś siniaki, tak jakby, wiesz, tak jakby się gdzieś uderzyła po prostu, nie wiadomo, czy to. Tak, albo jak ją transportowali w nocy raczej chyba, co? Może. No. Znam go. Próbowałem się tam kontaktować przez Facebooka, ale nie odpowiedział jeszcze. Mhm. No ale no, on to samo mówi co ty, nie? Mniej więcej, także... Prawie, że od lat władze państw, czy to w Stanach, czy w Polsce, czy w Rosji, no wiedzą o tym, tak? Niejednokrotnie przypadki gdzieś tam rozmiarze, gdzieś tam ciekawiło może trochę i tak dalej. Ja wiem, że takie rzeczy są gdzieś tam, tylko kurwa... Ja się akurat musiał, kurwa, na to spotkać, no. Nie wiem, przynajmniej sobie temat, czy byście mogli przyjechać do tego mieszkania, zbadać i wtedy ewentualnie zbadać, czy ona ma coś w sobie, czy nie, jakiś tam chip, tak jak mówimy i tak dalej. My pokryjemy koszty tutaj dojazdu, jakiegoś tam ewentualnie noclegu, wyżywienia i tak dalej. Wiesz co, ale mam takie pytanie jeszcze. Czyli na pewno wzięli z domu, nie stało się to u mnie w domu. Ja nie wiem, co ja ci mogę teraz powiedzieć i powiem jedno. Jesteś, zostałaś oznaczona jak wiele osób dla jakiegoś powodu i ja staram się to po prostu zbadać, dla jakiego powodu. A możemy się tylko domyślać, że mogło to tak być. No, co można, słuchaj. Po pierwsze, trzeba by było tutaj użyć specjalnych procedur. To tak, pierwsza procedura to jest hipnoza, regressing. Cofnięcie się do tego czasu, gdzie szłaś spać wieczorem i wtedy wszystko wyszłoby na jaw. No, no. I... Słuchaj, wiesz co, ty mówiłeś o jakimś małżeństwu. A w ogóle jeszcze ważna rzecz, a propos hipnozy, gdzie mogłam się udać? Chciałam nawet, bo wydaje mi się, że chyba od tego trzeba zacząć. Tak, i słuchaj, na hipnozie to wyjdzie, ty nawet nie poczujesz, on cię zahipnotyzuje i ty się obudzisz i będziesz miała już swój głos nagrany na dyktafon. No, także... Dobrze, a no. Rozumiem, że ma ten go namiary? Tak. Tak, oczywiście, ja mam do wszystkich namiary. Tak, i oczywiście tutaj, ale ty to bananie dzisiaj miałaś robione, tak? Tak, to USG miałam robione dzisiaj, to dosłownie 2 godziny temu. Mhm. Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz. Wstałaś tego dnia rano i nie zauważyłaś jeszcze tego, tak? Znaczy, wiesz co, ja przebudziłam się i od razu na to zwróciłam uwagę. Jak się przebudziłaś? Tak, i mam już to bardzo jasne mieszkanie, także no to gdzieś tam od razu zobaczyłam. Aha, i w którym to jest miejscu dokładnie? Od wewnętrznej strony na udzie, na lewym czy na prawym? Na lewym. Na lewym. Ja chciałem ci tylko powiedzieć, zwracaj na wszystkie szczegóły w domu uwagę. Coś się będzie psuło elektronicznego, czy coś, czy źle się poczujesz, czy coś. Od razu dzwoń do mnie, gdyby coś się działo. Dobra. Dobrze? Mhm. Czyli może się coś dziać takiego, tak? No to znaczy jakieś tam objawy, ja mówię o objawach ubocznych po tym, że jakieś zawroty głowy, czy mdłości, czy coś się będzie w domu psuło. Bo jeżeli, słuchaj, jeżeli ty byłaś wizytowana, to kto wie, czy to od dzieciństwa się już nie dzieje, a ty nie jesteś w stanie, nie jesteś świadoma, bo jak gdyby jest stosowana tutaj blokada, którą trzeba odblokować. I jak ją odblokujemy... Czy jest taka możliwość, że od dzieciństwa się to dzieje? Tak, no są takie przypadki, ale tutaj, no wiesz, ja nie mówię nic, dopóki hipnozy nie... No co ja mogę powiedzieć, Ania? No... Dobra, to zacznijmy od hipnozy, żebyśmy nie robili jakichś takich spekulacji, nie? No bo tak, ta hipnoza ma być taką weryfikacją.
Tak, ale... Tak, ale ogólnie muszę ci powiedzieć, że nic ci tam nie grozi takiego, że coś się stanie. Nie, nie, absolutnie. Tutaj żadnego zagrożenia nie ma, tylko po prostu nieładnie jest tak, żeby wnikać w ingerencję w życie ludzi, na przykład nie informując ich o tym, albo że ludzie nie są w ogóle tego świadomi. I my staramy się temu przeciwdziałać. No, a jakby się coś działo, to świadomie tam sobie nawet możesz myśli wywoływać, jakbyś coś poczuła, dajcie mi spokój, dlaczego bez pozwolenia mnie tykacie, odczepcie się ode mnie, jakoś tak starać się przeciwstawiać im psychicznie, gdyby coś się zaczęło dziać. Jasne, no. To ja rozumiem. Także, słuchaj, ja jestem... No i ciekawa sprawa. No, twój znak jest identyczny jak ten znak mojego kolegi, żony właśnie. Tylko, że... Mój znak jest identyczny ze znakiem tej babeczki. Z Wrocławia. Nie. I to jest jeszcze inny przypadek. Nie pana Jacka. Nie. To jest jeszcze zupełnie inny przypadek. No tylko... Identyczny, tak. Ona ma na piersi identyczny, ja na maila ci tam wysłałem i napisałem Wrocław. Tam piszę pod zdjęciem Wrocław. No to wtedy możemy myśleć, co dalej z tym robić. Dobrze, to wiesz co, tylko tak, proszę o ten kontakt do tego pana Schneidera. No. Powiem sobie tak, generalnie gdyby nie jego dociekania, nie rozmawialibyśmy teraz. Bo ja, wiesz mi, że ja sobie to zbagatelizowałam i bardziej stawiałam na demony, naprawdę. Nie, absolutnie. Także gdzieś wiesz, ja się skłaniałam ku temu. No ale tak, ja go na koniec zapytam, słuchaj, a tego ranka jak wstałaś, to dobrze się czułaś w sumie. Czułam się dobrze. A w którym miejscu masz te siniaki? Słuchaj, siniaki mam na drugiej nodze, na boku i na ręce. Więc to ja naprawdę tak w żartach śmiałam się i mówię, że tak, musiał mi coś po prostu mocno trzymać. I to było wszystko tak bardzo, bardzo, bardzo racjonalne, bo to ja sobie tam wiesz wysnułam. Aha, i one są do tej pory widoczne? Jeden jest do tej pory widoczny. A powiedz mi, jak ten ślad, w jakim stopniu on jest widoczny? On jest bardzo widoczny teraz, czy już tak zanika? Znaczy, no to na tej drugiej nodze jest dosyć widoczny jeszcze. Bo on się potem robi biały i potrafi jeszcze tkwić przez pół roku. Tak, psimiec się biały. On się biały robi, strupek zejdzie i on się wybieli, zrobi się taki bielusieńki. Aha, ja mówię o tym znaku, o tej. Nie, ja już mam wielusieńki znak. No ale zobacz, że ten znak nie ma całości. On jest jakby od połowy i jego światło powoli z jednej strony jak gdyby wygasa. On był cały taki widoczny, czy on już jest w formie zaniku, te zdjęcia, co robiłaś? Nie, te zdjęcie było świeżo. Te zdjęcia, które robiłam, to było świeżo po 2 tygodniach. To, co Marek wyszło, to było po 2 tygodniach. A które jest świeże? Bo ja dostałem 3. No to ja dostałem 3 na maila. No to są te same zdjęcia w jednym czasie, tylko robione po prostu, wiesz, z innym kątem. Czyli to są te zdjęcia, które od razu były robione, tak? Tak. A to trzecie, to czwarte, to jest już po 2 tygodniach, tak? Tak. A to musiałaś mi wysłać, bo ja nie widziałem tego czwartego, tylko widziałem te 3. To niedawno chyba maila wysłałaś. Jak z pracy przyszłaś? No ale to do mnie doszły też zdjęcia. 3 dostałem od ciebie. Do mnie. Tylko słuchaj, tak, ja dostałem 3 zdjęcia. 2 są podobne do siebie, a trzecie takie, to czyli to trzecie jest zrobione po 2 tygodniach, tak? Tak, dokładnie. No i to się zrobi białe, strupek jak zejdzie, to wszystko już się ładnie wygładzi i to będzie w takiej formie zaniku, jeszcze biały taki ślad zostanie, nawet do pół roku się... Ja już mam białe, tak? Także to ty. No ale, no, ale pieczenia żadnego nie odczuwałaś, tak? Dobra, bo słuchaj, bądźcie czujni, notujcie wszystko, zapamiętujcie godziny, co o której się stało i będziemy to diagnozować i doprowadzimy do zakończenia tego. Szczęśliwego dobra, zakończenia. Także szczęśliwego czekam na namiarę. No, trzymaj się, hej, dzięki za telefon.
latają. Nie spotkałem żadnego. Będę posługiwał się nie UFO, a NOL. Niezidentyfikowane obiekty latające. Ale będąc już szefem służby ruchu lotniczego, wojsk lotniczych i obrony powietrznej, wpływały z terenu do mnie, na moje ręce, różne informacje o tego typu sytuacjach, o różnych obiektach, których nie umiano wytłumaczyć pochodzenia. Poszedłem do kolegi Topolnickiego, szefa lotnictwa w tym czasie i przedstawiam mu sytuację, że takie obiekty się pojawiają, co oni na ten temat myślą. Chociaż ja zawsze wiedziałem co, bo to moi koledzy bliscy przecież po fachu byliśmy i tajemnic u nas żadnych nie było. I on z tajemniczą miną powiedział, poczekaj, ja tobie coś pokażę. Otworzył sejf i wyjął raport pilotów dwóch z wybrzeża, gdzie nad Bałtykiem spotkali się z obiektem niezidentyfikowanym. Specjalnie tym poza szefostwem lotnictwa nikt się nie interesował. Myśmy na podstawie takich koleżeńskich dogadania się, prawda, że z tym coś trzeba zrobić i Topolnicki założył w ten czas teczkę spraw tych niewyjaśnionych. Po powrocie z pracy stwierdziłam jakieś ślady na podłodze, od drzwi wejściowych do kuchni. Zmyłam, nic, w dalszym ciągu te ślady były. Wówczas pamiętam, mąż dzwonił na lotnisko, czy nie zaobserwowali jakichś obcych obiektów. No stwierdzili, że tak go potraktowali jak niespełna rozumu człowieka. W końcu zainteresowali się tym ludzie, którzy się zajmują tymi sprawami. Stwierdzili, że ślady są nie pochodzenia nieziemskiego. To miał kształt takiej stopy buta i wielkości lalki. No lalka jak jest duża, taka dość duża, to taka stópka tej lalki, załóżmy, buta. Ślady szły w kuchni od okna do przedpokoju, do drzwi wyjściowych, czyli ten stateczek niby z tymi kosmitami przez to okienko w kuchni wleciał i oni wysiedli na ziemię i te ślady zostały właśnie od tego. A w dniu, kiedy zabrali nam te płyty PCW wszystkie, miałam takie dźwięki w uszach. To tak jak się bada słuch, ciszej i coraz głośniej. I zawołałam męża i mówię, słuchaj, ja mam jakieś dziwne dźwięki w uszach. On mówi, ja też. Poszedł do siebie do pokoju i dosłownie w jednym czasie on miał te dźwięki i ja miałam te dźwięki. To trwało chyba z 10 minut. Koniec. Ja się nastraszyłam, mówiąc więc szczerze, tego wszystkiego. Poszłam sobie zbadać krew, zrobiłam sobie wszystkie badania swojego organizmu. To on je odnalazł. Nikt nie uwierzy w tajemnicze istoty, które przyszły w środku nocy, a czasem za dnia. Porwały kogoś i robiły mu różne rzeczy, jeżeli tych stwierdzeń nie poprą dowody. Daryl Sims jest prywatnym detektywem z Teksasu, ale ma także ciekawe hobby. Ostatnie kilka lat poświęcił na pracę z ludźmi, którym jego zdaniem obcy wszczepili tajemnicze urządzenia. Normalka, prawda? Przede wszystkim implanty są bardzo różne. Znajdowaliśmy je w oku, w stopie. Raz znaleźliśmy obiekt wielkości orzecha włoskiego tuż obok serca ofiary porwania. Znajdowaliśmy je wszędzie, nawet w mózgu. Niektóre były wielkości kciuka i w ciągu roku znikały. Czym są? Dobre pytanie. Do czego służą? To też dobre pytanie. Sims twierdzi, że wydobył wiele implantów i nawet pokazał nam film, na którym uwiecznił jedną z operacji. Pacjentką jest Patricia, którą znieczuliliśmy za pomocą hipnozy. Za każdym ruchem odpręża się coraz bardziej. Przygotowuje się do zabiegu chirurgicznego na dużym palcu stopy. Tutaj wykonujemy nacięcie. To, na co patrzycie, to wielka rzadkość. Operacja trwała ponad godzinę. Nie mogliśmy znaleźć obiektu tak wyraźnie widocznego na prześwietleniach. Tutaj wydobywamy obiekt w kształcie litery T.
W tkankach wokół obiektu, bardzo twardego i odpornego, nie stwierdzono żadnego stanu zapalnego. Innymi słowy, organizm Patricii w żaden sposób nie traktował implantu jak ciała obcego. Daryl Sims nie ma wykształcenia medycznego, ale utrzymuje, że implant wszczepiono Patricii po to, by kontrolować jej umysł. Dlaczego umieszczono go w stopie? To już inna sprawa. Tak czy owak, mów dalej, Daryl. Wydaje mi się, a przynajmniej sugerują to wstępne obserwacje, że efektem obecności implantu w ciele ofiary porwania często są zmiany poziomu serotoniny, dopaminy, słowem neuroprzekaźników. Każdy neuropsycholog albo neurofizjolog powie wam, że ktokolwiek kontroluje nasz poziom neuroprzekaźników, a zwłaszcza serotoniny i dopaminy, ten ma nas w ręku. Kontroluje nasze emocje, więc może nad nami panować. Zadziwiające, że w ludzkim ciele można znaleźć twory pochodzenia pozaziemskiego. Ten lekarz wchodził w skład zespołu, który zajmował się usunięciem implantów z ręki mężczyzny i z nogi pełnej kobiety. Wyniki sugerują, że implanty nie są wymysłem. Ta przerażająca podróż zaczęła się pewnej nocy. Pamiętam, że leżałam na stole operacyjnym. Robili coś z moim uchem. Czułam, że mój mózg nie funkcjonuje. Przebudziłam się, była niedziela rano. Zobaczyłam na poduszce krew. W łazience przejrzałam się w lustrze. Całą twarz miałam pokrytą krwią. Nie ona jedna doświadczyła tego dziwnego uczucia. Ludzie ci cierpią, nie mając na swoje przeżycia dowodów. Ale może już niedługo. Przychodzi chwila, w której musisz stawić temu czoło. Być może pierwszy raz mamy tak dobrze udokumentowany przypadek. Ten mężczyzna był chirurgiem w tej wyjątkowej operacji. Postanowił zachować anonimowość, podobnie jak inni lekarze biorący w niej udział. Zależało nam na udokumentowaniu przebiegu operacji. Użyliśmy kamer i aparatów fotograficznych. Przez kilka kolejnych godzin chirurdzy operowali dwóch pacjentów i wydobyli trzy metalowe przedmioty. Dokonaliśmy pierwszego nacięcia, żeby dostać się do największego z przedmiotów. W trakcie jego usuwania pacjent dosłownie podskoczył. To było niesamowite. Można to wytłumaczyć jedynie tym, że ten przedmiot był bezpośrednio połączony z nerwem. Najdziwniejsze zdarzyło się jednak już po usunięciu przedmiotów. Mike Evans asystował przy operacji. To musiało pochodzić spoza ziemi. Nigdy nie widziałem w niczyim ciele czegoś podobnego. Mam to. To jakiś trójkąt. Przedmioty były umieszczone w bardzo grubej, szarej osłonie. Próbowałem ją usunąć, żeby dostać się do metalu w środku, ale nie mogłem jej przeciąć nawet skalpelem. Co zadziwiające, implanty były identyczne, mimo że wydobyto je z pacjentów, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali. Jedynym, co ich łączyło, była bardzo podobna opowieść o porwaniu. Analiza przedmiotów jeszcze trwa. Poprosiliśmy jednak doktora Howarda Mendela o skomentowanie tego faktu. Chciałbym najpierw ustalić, ile osób w Stanach nosi w sobie ciała obce, które zostały im wprowadzone pod skórę. Wszystkie trzy przedmioty świeciły na zielono. O takiej samej fosforyzującej zieleni
mówi się w relacjach o uprowadzeniu. Miała ona emanować z czubków palców domniemanych uprowadzonych. Jest w tym coś przerażającego. Jak to możliwe, żeby identyczny przedmiot znalazł się w kobiecie i w mężczyźnie w dwóch różnych miejscach o dwóch różnych porach? To doprawdy wyjątkowe. To nie ludzka wyobraźnia czy zbiorowa halucynacja. Te zdarzenia mają jakieś wytłumaczenie. Czy implanty istnieją naprawdę? Wciąż nie ma odpowiedzi na niektóre pytania. Ofiary patrzą z nadzieją w przyszłość, a na razie starają się uporać z teraźniejszością. Nie uda im się zrobić ze mnie wariatki. Człowiek uczy się sobie z tym radzić. Wynajduje zwykłe rzeczy, na które zawsze można liczyć. Na przykład brudne ubrania. Nigdy ich nie zabraknie. Wojsko, na przestrzeni wielu dziesięcioleci spotkało się z takimi sytuacjami, że piloci meldowali o czymś, co dla nich było niezrozumiałe, niewyjaśnione, z tym, że to było w przeszłości i w zasadzie były to bardzo rzadkie, pojedyncze przypadki. Czy to jednak możliwe, że wojsko, które cały czas patroluje polskie niebo, nie zauważyło czegoś dziwnego? Wszystkie meldunki są rejestrowane, wszystkie meldunki, czy to stacji rozpoznawczych, czy też pilotów są oczywiście notowane i analizowane. Natomiast obecnie w sztabie generalnym nie ma takiej komórki etatowej, czy też osoby funkcyjnej, która by profesjonalnie zajmowała się tego typu zjawiskami. Z przecieków naszych informatorów wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające te meldunki. Takie meldunki, jeśli są składane, jeśli są gdzieś rejestrowane, to właśnie zwłaszcza wśród pilotów w wojskach lotniczych i obrony powietrznej. Natomiast, jak powiedziałem, nikt jakby etatowo czy też funkcyjnie nie zajmuje się tego typu zjawiskami jako zjawiskiem, o które Państwo mnie pytacie. Natomiast wszystkie, jak powiedziałem powyżej, meldunki, gdyby takie były, są rejestrowane i analizowane. My nie daliśmy jednak za wygraną. Nadal poszukiwaliśmy osób, które mogłyby coś w tej sprawie wiedzieć. Okazało się, że poszliśmy dobrym tropem. 6 lipca 1983 roku kapitan Zbigniew Praszczałek, pełniąc dyżur bojowy nad Bałtykiem, otrzymał ze stanowiska dowodzenia sygnał na przechwycenie celu powietrznego. Naprowadzający oficer bazy oraz radar wskazywały, że cel znajduje się tuż obok samolotu. Jednak pilot nie był w stanie go zobaczyć. Dopiero po wejściu na 4000 metrów jeden z obserwatorów zameldował, że cel jest widoczny. Był to połyskujący obiekt o ciemnej barwie metalu. Nie miał żadnych znaków rozpoznawczych. Manewrował z zadziwiającą prędkością. Wtedy kapitan poprosił o zgodę na użycie broni. Kiedy ją otrzymał, tajemniczy obiekt zniknął. Szczegółowość opisu, który otrzymaliśmy, bezwzględnie wskazuje na to, że nasz informator ma dostęp do tajnych archiwów wojskowych. Gdy telefonicznie ustaliliśmy, jakie informacje posiada pułkownik Grundmann, niezwłocznie postanowiliśmy się z nim spotkać. Do spotkania doszło 8 stycznia 1999 roku w Warszawie. Gdy wykonywałem obowiązki szefa służby ruchu lotniczego Wojsk Lotniczej Obrony Powietrznej, wiele meldunków z terenu docierało właśnie do mnie. Pułkownik osobiście zbierał informacje od pilotów, którzy zetknęli się z tajemniczymi obiektami. Przez lata tych relacji uzbierało się już wiele. Oto jedna z nich, którą zgodził się zdradzić nam pułkownik Grundmann. W 1958 roku piloci zmierzęci wykonywali zadanie w powietrzu. 7 migów 21 lecących jeden za drugim. W pewnym momencie ucichły między nimi rozmowy. Za chwilę usłyszał taki szczepańskiego głos, pamiętam nazwisko, powiedział, że silnik mu niewłaściwie pracuje, przerywa zadanie, wraca. Okazuje się, wszyscy piloci szybko wracali do lądowania. Po wylądowaniu 6 z nich zerwało opony.
To też było takie troszkę dziwne. I meldunków żadnych nic nikt nie podawał. Zebrali się koło kierownika lotów i dopiero któryś zaczął mówić i wszyscy zaczęli potwierdzać to samo. W powietrzu spotkali towarzyszący im kolejno obiekt latający. Piloci widzieli w powietrzu pulsujące światło, jakby wypukły dwustronnie latający talerz. Obiekt miał wielkość 3 samolotów. Dochodził do pilotów na odległość 200-250 metrów. Wykonywał gwałtowne manewry. Podchodził na jakiś czas do każdego z pilotów. Stacja lokacyjna też z ziemi widziała jakiś 8 obiekt. Nikt też nic nie meldował. Dlaczego? Bo obawiali się, że on jakąś pomyłkę popełnił. Było 7 obiektów, coś nie zauważyli. No ten 8 obiekt chyba jakiś przypadkowy. I dopiero potem zaczęły sprawy wychodzić. Okazuje się, że jeden z nich wykonał nawet zdjęcie. Jeżeli obiekt się znalazł, ty się obiekt znalazł przed nim, nacisnął fotokarabin i wykonał zdjęcie. Wykonane zdjęcie wraz z meldunkiem wysłane zostało do korpusu. Tam wszelki ślad po nim zaginął. Piloci również przestali mówić głośno o całym zdarzeniu, obawiając się ośmieszenia wśród kolegów z pracy, czy wręcz szykanów ze strony przełożonych. Według pułkownika Grundmana takich zdarzeń było więcej. Część ludzi krępowała się opowiadać, żeby się nie ośmieszyć, bo ośmieszenie jest bardzo łatwo. Reputację można utracić. Nie każdy się odważy o czymś mówić, dostanie się na języki i zrobią z niego ufologa jakiegoś, prawda? I będzie troszeczkę miał z powagą jakiego na bakier. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że o tych sprawach lepiej było w wojsku nie mówić. Pracując w sztabie jako szef służby ruchu lotniczego, porozumiewałem się z szefem służby wojsk lotniczych i założyliśmy taką teczkę tych wszystkich meldunków. Przez długi okres czasu ta teczka istniała. W tej chwili sprawdzałem, czy coś takiego jest. Nie jest prowadzone, nie mają żadnych przypadków takich charakterystycznych, gdzie można było ją uzupełniać. Mimo tego, że teczka zniknęła, my nie traciliśmy nadziei. Wciąż szukaliśmy śladów osób, które mogłyby nam pomóc. Pułkownik Grundman podawał nam coraz więcej szczegółów dotyczących poszukiwanego przez nas oficera. Dzięki temu przybliżaliśmy się do określenia, kim jest poszukiwany przez nas człowiek o kryptonimie Hetman. 10 stycznia 1999 roku doszło do spotkania. Generał nie był zdziwiony naszą wizytą. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zapyta go o to, co przeżył. Tam usłyszeliśmy pierwszy raz jego historię. Wracaliśmy z przechwycenia, ale zresztą ze skutkiem dobrym. I byliśmy od Wrocławia niedaleko, na wysokości 4000 metrów. I wtedy on powiedział do mnie: uważaj, bo z tyłu nas atakuje jakiś obiekt. Generał obejrzał się i zobaczył owalny obiekt, świecący żółto-pomarańczowym światłem. Popatrzyłem z tyłu sprawa, prawda? Popatrzyłem rzeczywiście. Takim jasno-żółtym, drgającym i wielkości większym niż księżyc na nas po prostu. Więc po prostu uskoczyliśmy do góry i ten obiekt nas minął. Generał zgłosił incydent obsłudze naziemnej. Ta kazała im rozpoznać obiekt. Rozpoczął się pościg za tajemniczym, świecącym punktem. I tak ze 2-3 minuty goniliśmy go i cały czas on się oddalał szybciej niż my dochodziliśmy. Jak się później okazało, nie tylko piloci widzieli obiekt. Zauważyli go również pracownicy obsługi lotniska. Właśnie wtedy z dołu wszyscy widzieli ten obiekt. To znaczy ci, co byli na lotnisku. Drugi przypadek miał miejsce pół roku później. Na wysokości 6000 metrów generał wraz z porucznikiem Stanisławem Koziołem, wykonując lot ćwiczebny, zobaczył kulisty obiekt nad chmurami. Gdy wyszliśmy nad chmury,
z prawej strony również zobaczyliśmy podobny obiekt, jak ja widziałem w sierpniu. I wtedy też nam powiedziano, proszę go rozpoznać. Położony 2500 metrów nad nimi, obiekt jakby bawił się z pilotami. Gdy próbowali się do niego zbliżyć, uskakiwał w zawrotnym tempie. Generał zdążył zrobić zdjęcie z fotokarabinu. Niestety było prześwietlone. O zdarzeniu postanowili milczeć, choć jak się okazuje, spotkania z obiektami latającymi mogą skończyć się tragicznie. Jest notowanych przynajmniej dwa przypadki u nas, gdy były katastrofy, a nie znaleziono ani samolotu, ani ciała pilota. To było właśnie w latach gdzieś 59. MiG-19 ze Słupska miał lecieć w czasie ćwiczeń do Mierzęcic, to znaczy na Śląsk. I po starcie zaginął. To znaczy wszedł w chmurę i zaginął. Natomiast druga katastrofa też MiG-19, Praga Kbely, takie lotnisko jest koło Pragi. Też katastrofę i dotychczas nie odnaleziono. Ani samolotu, ani szczątków pilota. 83 roku. 6 lipca 83 roku pełniłem dyżur na stanowisku dowodzenia jako nawigator naprowadzania. Otrzymaliśmy informację, że nad lotniskiem w Darłowie pojawił się obiekt, jeszcze nie wiadomo jaki. Lotnisko wojskowe, Słupsk, godzina 11.26. Radar na wieży kontrolnej zarejestrował nieznany obiekt, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Stanisław Zakrzewski powiadamia dowództwo. Wszczęto alarm bojowy. Kilka minut później w powietrze wzbija się wojskowy samolot dowodzony przez kapitana Praszczałka. Po kilku minutach lotu pilot wchodzi w bezpośredni kontakt wzrokowy z obiektem. Po kilku minutach pilot zameldował, że cel widzę. Jest to obiekt stalowego koloru, wiruje wokół własnej osi, zarzuca jak bumeran, bez znaków rozpoznawczych, bez silników i bez żadnych oznakowań. Meldunki przekazywane przez kapitana Praszczałka zdezorientowały dowództwo lotniska. Postanowiono o całym zdarzeniu powiadomić Naczelne Dowództwo Sił Powietrznych w kraju w Warszawie. Gdzieś po 20 minutach dopiero przyszła decyzja, żeby pilot otworzył ogień. Jak przekazałem pilotowi decyzję otwieraj ogień i podałem ograniczenia, pilot zameldował obiekt, zrobił gwałtowny skręt i znikł. W tym momencie na radarach wojskowych zapanował chaos. Nawigatorzy zaczęli odbierać na radarach tysiące dziwnych, nieznanych punktów w powietrzu. Przez następne 10 godzin trwały bezowocne poszukiwania przy udziale wojskowych samolotów. Następnego dnia w jednostce pojawiły się wojskowe służby specjalne, które rozpoczęły śledztwo. O jego przebiegu nawigator Stanisław Zakrzewski nie chce rozmawiać. Jedną z grup zawodowych, która ma możliwość obserwowania i rejestracji nieznanych zjawisk obok pilotów, są marynarze. Jednemu z nich, panu Januszowi K., udało się podczas wpływania do portu w Dover zarejestrować trwające kilka sekund zadziwiające zjawisko. Specjalnie dokonana przez nas analiza, polegająca na powiększeniu obiektu i spowolnieniu jego ruchu, pozwoliła nam na ukazanie jego niezwykłości. Cywilny charakter rejonu, w którym dokonano rejestracji obiektu oraz bliskość portu wyklucza jakiekolwiek ewentualne eksperymenty armii brytyjskiej związane z testowaniem nowego rodzaju broni. 31 października 1993 roku państwo Maurycy i Marzena Śmierzchalscy udali się na zwykły popołudniowy spacer nad Zatokę Rewską. Około godziny 15.30 uwagę pani Marzeny zwróciło dziwne, niespotykane dotychczas światło, które unosiło się nad lustrem wody. Poinformowała o tym męża, który skierował obiektyw kamery we wskazanym przez nią kierunku. W kamerze zobaczyłem światło, źródło światła w przedziwnym kształcie.
Nigdy przedtem czegoś takiego nie widziałem. Najpierw myślałam, że to samochód, który może jedzie na długich. Potem zdałam sobie sprawę, że tam nie ma drogi. Było to bardzo silne, białe światło. Nieduży punkcik. Natomiast na tyle mocno z tej odległości świecił, że zaczął mi przeszkadzać. Obiekt o regularnym kształcie, z takim ciemnym, dziwnym otworem w środku. W którymś momencie powiedział, Marzena, to jest UFO. Na prezentowanym w tym momencie materiale widać, iż zarejestrowany obiekt ma intensywny, biało-żółty kolor i charakterystyczny czarny otwór. Sprawia wrażenie zawieszonego nieruchomo nad wodą. Sfilmowany obiekt posiada duże rozmiary, pomimo iż rejestracja dokonana została z odległości około 6 km. Obserwowany był przez Śmierzchalskich przez 58 sekund. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy odtworzyliśmy to w domu i zobaczyłam to na ekranie telewizora, dopiero wtedy byłam może w pierwszym momencie przerażona, w drugim zdziwiona, a w trzecim bardzo zaciekawiona i bardzo chciałam się dowiedzieć, co to może być. Razem z Maurycym i Marzeną udaliśmy się na drugą stronę zatoki, w okolice miejsca, w którym obiekt zniknął. Jest to teren niezamieszkały, pozbawiony jakichkolwiek zabudowań i źródeł energii. Odkryliśmy tam miejsce, w którym widoczne są wciąż ślady popalonych pni drzew. Po sprawdzeniu okazało się, że na tym terenie w ciągu ostatnich kilku lat nie odnotowano żadnego pożaru traw. My nadal usiłujemy po prostu to wyjaśnić i pytamy tylko, co to jest, nic więcej. Rok 1997, Mazury, ciepły, pogodny wieczór. Wrocławski przedsiębiorca pan Piotr Zadora wraca po dwutygodniowym urlopie pod żaglami do domu. Jak co dzień rejestruje swoją kamerą wideo otaczającą go rzeczywistość. W pewnej chwili zauważa na niebie coś dziwnego. To jest jezioro bardzo wąskie w tym miejscu. Bardzo często tam przepływają łódki. Przed nami płynęła i za nami płynęła, więc na pewno to widzieli. Bo sternik, który prowadzi taką łódź, musi obserwować, co się dzieje z przodu. Szwagier, który widział to zjawisko również, do tego podchodził sceptycznie i mówi z żartem, to jest UFO. Ja to potwierdziłem, tak, jest to UFO, tyle tylko, że miałem na myśli jako niezidentyfikowany obiekt latający. O, jest. Jest. Mam. To jest UFO. To jest UFO. Ale wyraźnie widać. Ale zbliżyłem ładnie. To były obiekty, które wyglądały jak dym. To było trudne do określenia, ponieważ przez 15 minut te obiekty nie zmieniały ani swojej pozycji, nie rozwiewało się to. Były to jak gdyby cygara, może nie tyle cygara, co chrupki. Dokładnie chrupki, tylko bardziej proste. Pan Piotr po powrocie do Wrocławia udostępnił zarejestrowany przez siebie materiał dziennikarzom, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści materialnych. Twierdzi, że zjawiska takiego typu powinny być ujawniane opinii publicznej. Ekipa Strefy 11. Teraz jest cygarko się robi. Kurwa, mi się wydaje, że to są jakieś... Co to kurwa jest? To mogą być te takie... Co to wygląda jak piana, jakby to była jakaś. Albo jakaś wata. No taka duża? Zaraz przestał, normalnie się mieni. Czekaj, bo ja to nagrywam teraz. Daj to Sylwii, niech zobaczy też. Co jest? Daj Sylwii, misio!
Misiu, no chodź to zobaczyć przez lornetkę, bo gadasz na siatkę, a nawet nie wiesz, co to jest. Zobacz to. Płaskie, okrągłe, no weź to zobacz. Piana. Ona już w bandy piana, nie? Gdzie to kurwa zniknęło? Tam. No też jest jeszcze mało. Malutkie. Co to jest? UFO. Wiesz jak to wygląda? Jak piana w pannie. No, jak piana w pannie to wygląda. Się mieni. Ale tak jest mało odpowiedzi. Tam jest jeszcze maluszkie. Co to kurwa jest? Jeszcze staje na pionowo. Mam go. Ja też go mam. Kamera, filmują. Kamera, jest. Jest. Nagrałem. O, jest. Widzę, ja przerywam z oku mojego. Ja przez gordek. Nie widzę, ha? Widzę, co chyba. Jest wizytka. Ja widzę. No, gdzie on jest? A jest. Jesteśmy w Wylatowie. Za domem pana Filipczaka. Filmujemy jakieś dziwne światło na niebie. Cholera, zgubiłem to, zgubiłem. Jesteśmy w Wylatowie, widzimy miga. Pan leci znowu po samym miejscu.
widzieliśmy ile. No czekaj, dostajemy ładnie. Bazą. Jola. Jesteśmy nad wylatowym, filmuję jakiś dziwny obiekt. Ty jest drugi, Jola! Jest! No? Nie da w tobie! Co oni się tak wściekli? Aż. Coś tu będzie nie tak. Jesteśmy nad wylatowym, ten samolot wciąż robi tutaj nawroty, nie wiemy co się dzieje, krążą tutaj od 4 godziny 14. Wściekali się dzisiaj.
domu. Nie do domu. Tak? Co? Widzieliście to? No. My też widzieliśmy. Mamy, no, mamy. To jest trzecia dwadzieścia do... Ja nagrałem, mamy na dwóch kamerach. Tak, ale my mamy dwa razy. Pierwsza była, druga 12. Przez chwilę poszli dwóch chłopaków. I to samo widzieli. I mówią sobie, kurde, no, coś widzieliśmy, no, ale kurde, szkoda, nie. Ale... Widzieliśmy. Ja mówię, ale jaki był? Robił pan rejestrację? Nie, ja... Ja ciebie skądś znam. Cześć, Grzesiek. Cześć. No, a my byli... No, cześć, no. I ten, no. I ten, i słuchajcie. Bo my byli na tych namiotach, no nie? No, 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 no. I kula zniżyła się, chwilowo postała, potem zeszła na dół i zaszła nam za drzewa. Tak, no, i to była dokładnie, bo zapisane na tym w zeszycie, to była trzecia 20 do godziny 3:24. 4 minuty to szło. Dokładnie. Dokładnie. I tyle było. To ja, żebym jechał kamerą, ale mi kamera nie przechwyciła, bo to za daleko, to by było mazy. A ci tak samo byli, tych dwóch chłopaków teraz poszło i po prostu to samo stwierdzili. To już jest dos kilku. No. Ale pierwszy raz się pokazało druga 12. Ale dobra, ale to jest dość daleka w stosunku. To jest moje prywatne zdanie. Myśmy ze Słomy to filmowali. To... No bo Janusz pojechał tam do was, nie? Pierwszym razem. No, no to mi akurat z Janusz minął, potem ja miałem jechać z Januszem na bazę, ale Janusz go dosłuje się, to ja zostaję z nim. No to my zostali i potem ta dziewczyna, co jest w tym maluchu, to mówi mi, że po prostu widzisz tą kurę, ja mówię tak, widzę. I ten to jest, ja nie wiem. No nie wiem, z 5-10 kilometrów, no nie wiem, bo to dość daleko było. No, bo ja nie wiem, słuchajcie, ja nie jestem tutaj, że ja nie wiem, w której to miejscowości tam było. Także ja nie mogę, u mnie to sobie przynajmniej mogę określić, no nie? W Libią, Żurze, Chrzanów. Trójkąt? Patrz, no my śmigają zdjęcia. Nie? Mamy cię. Mam wrażenie, co? Coś było. Pierwszy raz coś widziałeś, nie? Po 5 latach. No ale co, ale żadnego samolotu nie było, żeby... No nie żeby było, tak, nie no, było. No właśnie. Dwa razy od razu. Jak dwa jeszcze, razy? Żeby dwa razy? Tą pierwszą. Aha, bo jeszcze pierwszą widzieliście. A pierwszy był mocniejszy, czy coś takiego podobnego? Takie samo. Irek, ty jesteś, kurde, jednak... Obiekty niezidentyfikowane. Nazywamy to nolami, a z angielska mówimy UFO. Dla mnie bliższe jest określenie NOL. Niezidentyfikowany obiekt latający. Jest wiele takich momentów, że piloci spotykali obiekty, których nie można wytłumaczyć. Ja sobie przynajmniej nie potrafię moją wiedzą, jaką posiadam, wytłumaczyć, że to było coś normalnego, przyziemnego. Dam Państwu taki przykład. Piloci latający na przechwycenia Wrocławia. Pilot wysłany na przechwycenie balonu. Był taki okres, lata 58, gdzie lataliśmy do balonów, zeszliwaliśmy je, no bo one zagrażały bezpieczeństwu u nas w naszej przestrzeni powietrznej. Podszedł blisko do wskazanego obiektu i zaskoczenie, ogromne zaskoczenie, bo okazało się, że to nie żaden balon, a jakiś obiekt w kształcie cygara o pulsującym świetle jasno-pomarańczowym. Zameldował na ziemię, dostał decyzję zniszczenia. Przeładował uzbrojenie, zaszedł, żeby zniszczyć. Obiekt ten gwałtownie zwiększa zaczął wysokość i prędkość. Pilot, zanim lecąc, próbował dojść do niego, doszedł do wysokości maksymalnego swojego pułapu 14 500 metrów, dalej już wyżej nie mógł. Jak on określił, obiekt gdzieś około 16 000 był powyżej, zmienił kolor na bardziej czerwony pulsujący i zniknął. Inny przykład. Piloci Wrocławia, wykonujący parą zadanie w nocy na wysokości 4000 metrów, już powracali z wykonania zadania i prowadzony ostrzegł prowadzącego. Uważaj, jakiś obiekt z prawej, z tyłu podchodzi blisko do nas. Prowadzący obejrzał się rzeczywiście, jak on później określał, obiekt o żółtym świetle wielkości księżyca. Tak jak my oglądamy wielkość księżyca, nalot robił prosto na nich. Poderwali obydwoje maszyny do góry, obiekt przeszedł pod nimi. Zwiększyli prędkość, zameldowali o tym na stanowisko dowodzenia, dostali zadanie, żeby doszli do tego obiektu. Maksymalna prędkość 960,
obiekt ten miał o wiele większą prędkość, zniknął, jak gdyby zgasł. Podchodzą do lądowania już na kręgu, po wypuszczonych podwoziu i klapach, także już do ostatniego zakrętu dochodząc, na prostą do lądowania na pasie, w tym momencie podobny albo ten sam obiekt pojawił się obok lotniska. Widzieli to nie tylko ci piloci, którzy go w powietrzu dostrzegli, ale cały personel latający, techniczny będący na lotnisku. I znowuż ten pilot dostał zadanie podejść, zobacz, co to jest. Schował szybko podwozie, klapy, obroty zwiększył. Obiekt ten bardzo... Aquí están, mírala, ya las tengo, Leta. ¿Me viste? Mira, ven, Buchín. No, al Michel ni le hablo porque está bien ocupado, tiene tres pinches eventos. ¡Ey! Dile que ahí voy. Ahorita no puede ir, está entretenido. Third phase of moon. Third phase. That is interesting.
interesting right there. Welcome back to Third Phase of Moon. My name is Blake Cousins, and we're live via Skype from Los Angeles, California, with Jonathan Castro. He's submitted videos that are quite incredible right here at Third Phase of Moon, and he's sharing this new exclusive. Jonathan, welcome to Third Phase of Moon. Whoa, feel the movement somewhere. Oh, what the hell? That is interesting right there. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Let's see here. They just separated here. Got a UFO at the bottom, and you got these two separated. Something. When somebody comes, you say. I'm gonna keep a long zoom. Zoom out here. Try to keep all three on the screen. Zoom out too much, you might lose it. But stick with this one here. Zoom out here. No, nothing.
leciał w tamtą stronę, a jest teraz tam do góry. Tam jest. Pracuję w Wojsku Polskim. W wrocławskiej grupie badań UFO współpracuję od 5 lat. No i często weryfikuję różne zdjęcia wykonane na polskim niebie pod kątem, czy to jest jakieś meteorologiczne zjawisko, czy jest to samolot lub inny obiekt pochodzenia ziemskiego. Otrzymałem zdjęcia ukazujące kule świetlne poruszające się na tle nieba oraz dwa obiekty świecące równolegle do siebie, przelatujące przez niebo. Już na pierwszy rzut oka mogłem określić, że nie jest to żaden samolot, ani cywilny, ani tym bardziej wojskowy, dlatego że nie miał charakterystycznych cech dla takich statków powietrznych. W pierwszym ujęciu tego obiektu, o którym mówimy, widać jedną kulę, która następnie rozdwaja się, a po chwili widzimy z tyłu trzeci punkt świetlnych i po dokładnej oględzinach na dobrym sprzęcie między tymi skrajnymi punktami jeszcze widać kolejne malutkie punkciki, które fachowcy z ITWL określili, poruszają się między sobą. Można na tej podstawie twierdzić, że obiekt jest albo w małym ruchu obrotowym, albo zmienia pozycję w przestrzeni. Z tymi nagraniami udałem się do Wojskowego Instytutu Techniki Lotniczej. Tam fachowcy po różnych dziedzinach lotnictwa ponownie zweryfikowali klatka po klatce te ujęcia. No i ocenili, iż nie jest to żaden samolot produkowany w tej chwili, który oni znają, który mógłby to przelatywać nad Polską. Od samolotów ten obiekt odróżniał się tym, iż nie miał żadnych świateł pozycyjnych, co jest bardzo charakterystyczne dla samolotów i statków powietrznych. Prędkość tego obiektu na niebie była inna niż typowego statku powietrznego oraz bardzo dziwnie zachowywał się świetlny obiekt, który wychodził jakby jeden z drugiego, co można byłoby tłumaczyć tylko tym, że statek powietrzny albo zmienił kierunek, albo zmienił położenie w przestrzeni. Spójrzmy jeszcze raz na te oryginalne nagrania. Zauważmy, że rozmieszczenie świateł widocznych na zbliżeniu wyznacza coś na kształt podłużnego obiektu. Określić je można jako cygaro, prostopadłościan, belka, podłużna rama. Czy to super tajny ziemski pojazd o niezwykłych dotąd możliwościach manewrowych, o którym nie wiedzą nawet nasi wojskowi? A może to wytwór pozaziemskiej technologii? Niektóre opowieści miejscowej ludności przemawiałyby na rzecz tej drugiej hipotezy.
która w skali świata była w jakimś sensie absolutnie niezwykła i jedyna. Otóż od 2000 roku do 2005 włącznie na niewielkim arale pola, około kilkunastu hektarów, pojawiały się tam przedziwne znaki zbożu. W 2006 roku się skończyło, ale za czym się skończyło, to proszę pamiętać, że działo się tam jeszcze 100 innych rzeczy, które miały związek już nie ze zbożem bezpośrednio, tylko właśnie z manifestacjami UFO, z manifestacjami kul. Dziesiątki osób przeżyły w tym miejscu coś, co zapamięta do końca życia. Do góry spojrzałem, była kula. Biała, zupełnie kula. Jest to bardzo intensywne światło, skupione, jednocześnie nierażące. Tutaj te światła, kolor tęczy, nie? Różny kolor tęczy. To się obniżyło, stanęło na ziemi. Wyszły dwie lub trzy osoby stamtąd. Przy zetknięciu ziemią nastąpiło zwarcie i wystąpiły jak gdyby takie macki. Nad nami to było takie duże, jeszcze średnicy z 20 metrów. Ja mówię, jak to nad nami usiądzie, tego maluszka nam tak wciągnie, że ja mówię, no do domu, wyjechaliśmy z domu od mojej mamy i nie dojedziemy do domu. To może tak w całej Polsce, może w całym świecie. W Stanach Zjednoczonych oblicza się, że co najmniej kilka milionów osób było porwanych. Ludzie często dzwonią po nocach, mówią, że widzą UFO. Czasami człowiek wsiada w samochód, wypada o pierwszej w nocy i jedzie w teren, kiedy jest to jeszcze na tyle blisko. Ale czasami są to fałszywe alarmy. Na przykład dzwoni ktoś, mówi, że nad Wrocławiem jest UFO, ja wsiadam w samochód, jadę, budzę tu rodzinę, bo to się tak łatwo nie da, a tam się okazuje, że światła dyskotekowe ktoś odpalił, na chmurze robi tego taniec, ten skytrackery. Więc jest mnóstwo tego typu sytuacji, ale ja zawsze uważam, że nie należy lekceważyć żadnego sygnału. Nie, oni są spoza moich wyobrażeń wszelkich po prostu i z tego powodu wydaje mi się, że budzą lęk. Jeśli po prostu powracam myślą w wspomnieniach tej sytuacji, to po prostu zdarzają się takie problemy lękowe. No, oczywiście jakieś rozbłyski światła od razu zwracają moją uwagę. No, to jest dla mnie traumatyczne po prostu. Pilnowaliśmy tutaj czereśni. Zebrała się grupa około 5 osób. Rozpaliliśmy ognisko. Już zapadał zmierzch. Nagle ktoś zauważył po prostu coś dziwnego. Krzyknął, że coś w rodzaju patrzcie i wszyscy obserwowali rozbłysk trzech kół światła takiej bardzo ostrej, jasnej barwy białej. Ja to, mi się to kojarzy z światłem łuku elektrycznego. Intensywność światła tych kul zaczęła słabnąć i pozostało tylko takie halo o zarysie tych kul. I wewnątrz było widać bardzo wyraźnie w każdym konturze szarej barwy dysk. Wojsko na przestrzeni wielu dziesięcioleci spotkało się z takimi sytuacjami, że piloci meldowali o czymś, co dla nich było niezrozumiałe, niewyjaśnione. Z tym, że to było w przeszłości i w zasadzie były to bardzo rzadkie, pojedyncze przypadki. Czy to jednak możliwe, że wojsko, które cały czas patroluje polskie niebo, nie zauważyło czegoś dziwnego? Wszystkie meldunki są rejestrowane. Wszystkie meldunki, czy to stacji rozpoznawczych, czy też pilotów, są oczywiście notowane i analizowane. Natomiast obecnie w sztabie generalnym nie ma takiej komórki etatowej, czy też osoby funkcyjnej, która by profesjonalnie zajmowała się tego typu zjawiskami. Z przecieków naszych informatorów wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające te meldunki. Takie meldunki, jeśli są składane, jeśli są gdzieś rejestrowane, to właśnie zwłaszcza wśród pilotów w wojskach lotniczych i obrony powietrznej. Natomiast, jak powiedziałem, nikt jakby etatowo czy też funkcyjnie nie zajmuje się tego typu zjawiskami jako zjawiskiem, o które Państwo mnie pytacie. Natomiast wszystkie, jak powiedziałem powyżej, meldunki, gdyby takie były, są rejestrowane i analizowane. My nie daliśmy jednak za wygraną. Nadal poszukiwaliśmy osób, które mogłyby coś w tej sprawie wiedzieć.
okazało się, że poszliśmy dobrym tropem. 6 lipca 1983 roku kapitan Zbigniew Praszczałek, pełniąc dyżur bojowy nad Bałtykiem, otrzymał ze stanowiska dowodzenia sygnał na przechwycenie celu powietrznego. Naprowadzający oficer bazy oraz radar wskazywały, że cel znajduje się tuż obok samolotu. Jednak pilot nie był w stanie go zobaczyć. Dopiero po wejściu na 4000 metrów jeden z obserwatorów zameldował, że cel jest widoczny. Był to połyskujący obiekt o ciemnej barwie metalu. Nie miał żadnych znaków rozpoznawczych. Manewrował z zadziwiającą prędkością. Wtedy kapitan poprosił o zgodę na użycie broni. Kiedy ją otrzymał, tajemniczy obiekt zniknął. Szczegółowość opisu, który otrzymaliśmy, bezwzględnie wskazuje na to, że nasz informator ma dostęp do tajnych archiwów wojskowych. Gdy telefonicznie ustaliliśmy, jakie informacje posiada pułkownik Grundmann, niezwłocznie postanowiliśmy się z nim spotkać. Do spotkania doszło 8 stycznia 1999 roku w Warszawie. Gdy wykonywałem obowiązki szefa służby ruchu lotniczego Wojsk Lotniczej Obrony Powietrznej, wiele meldunków z terenu docierało właśnie do mnie. Pułkownik osobiście zbierał informacje od pilotów, którzy zetknęli się z tajemniczymi obiektami. Przez lata tych relacji uzbierało się już wiele. Oto jedna z nich, którą zgodził się zdradzić nam pułkownik Grundmann. W 1958 roku piloci z Mierzęcin wykonywali zadanie w powietrzu. 7 MiG-21 lecących jeden za drugim. W pewnym momencie ucichły między nimi rozmowy. Za chwilę usłyszał taki szczepańskiego głos, pamiętam nazwisko, powiedział, że silnik mu niewłaściwie pracuje, przerywa zadanie, wraca. Okazuje się, wszyscy piloci szybko wracali do lądowania. Po wylądowaniu 6 z nich zerwało opony. To też było takie troszkę dziwne i meldunków żadnych nic nikt nie podawał. Zebrali się koło kierownika lotów i dopiero któryś zaczął mówić i wszyscy zaczęli potwierdzać to samo. W powietrzu spotkali towarzyszący im kolejno obiekt latający. Piloci widzieli w powietrzu pulsujące światło, jakby wypukły dwustronnie latający talerz. Obiekt miał wielkość 3 samolotów. Dochodził do pilotów na odległość 200-250 metrów. Wykonywał gwałtowne manewry. Podchodził na jakiś czas do każdego z pilotów. Stacja lokacyjna też z ziemi widziała jakiś 8 obiekt. Nikt też nic nie meldował. Dlaczego? Bo obawiali się, że oni jakąś pomyłkę popełnili. Było 7 obiektów, coś nie zauważyli. No ten 8 obiekt chyba jakiś przypadkowy. I dopiero potem zaczęły sprawy wychodzić. Okazuje się, że jeden z nich wykonał nawet zdjęcie. Jeżeli obiekt się znalazł, gdy się obiekt znalazł przed nim, nacisnął fotokarabin i wykonał zdjęcie. Wykonane zdjęcie wraz z meldunkiem wysłane zostało do korpusu. Tam wszelki ślad po nim zaginął. Piloci również przestali mówić głośno o całym zdarzeniu, obawiając się ośmieszenia wśród kolegów z pracy, czy wręcz szykanów ze strony przełożonych. Według pułkownika Grundmana takich zdarzeń było więcej. Część ludzi krępowała się opowiadać, żeby się nie ośmieszyć, bo ośmieszenie jest bardzo łatwo. Reputację można utracić. Nie każdy się odważy o czymś mówić, dostanie się na języki i zrobią z niego ufologa jakiegoś, prawda? I będzie troszeczkę miał z powagą jakiego na bakier. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że o tych sprawach lepiej było w wojsku nie mówić. Pracując w sztabie jako szef służby ruchu lotniczego, porozumiewałem się z szefem służby wojsk lotniczych, i założyliśmy taką teczkę tych wszystkich meldunków. Przez długi okres czasu ta teczka istniała. W tej chwili sprawdzałem, czy coś takiego jest. Nie jest prowadzone, nie mają żadnych przypadków takich charakterystycznych, gdzie można było ją uzupełniać.
Mimo tego, że teczka zniknęła, my nie traciliśmy nadziei. Wciąż szukaliśmy śladów osób, które mogłyby nam pomóc. Pułkownik Grundmann podawał nam coraz więcej szczegółów dotyczących poszukiwanego przez nas oficera. Dzięki temu przybliżaliśmy się do określenia, kim jest poszukiwany przez nas człowiek o kryptonimie Hetman. 10 stycznia 1999 roku doszło do spotkania. Generał nie był zdziwiony naszą wizytą. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zapyta go o to, co przeżył. Tam usłyszeliśmy pierwszy raz jego historię. Wracaliśmy z przechwycenia, ale zresztą ze skutkiem dobrym. I byliśmy od Wrocławia niedaleko, na wysokości 4000 metrów. I wtedy on powiedział do mnie: uważaj, bo z tyłu nas atakuje jakiś obiekt. Generał obejrzał się i zobaczył owalny obiekt, świecący żółto-pomarańczowym światłem. Popatrzyłem z tyłu z prawa. Popatrzyłem rzeczywiście. Takim jasno-żółtym, drgającym i wielkości większym niż księżyc na nas po prostu. Więc po prostu uskoczyliśmy do góry i ten obiekt nas minął. Generał zgłosił incydent obsłudze naziemnej. Ta kazała im rozpoznać obiekt. Rozpoczął się pościg za tajemniczym, świecącym punktem. I tak ze 2-3 minuty goniliśmy go i cały czas on się oddalał szybciej niż my dochodziliśmy. Jak się później okazało, nie tylko piloci widzieli obiekt. Zauważyli go również pracownicy obsługi lotniska. Właśnie wtedy z dołu wszyscy widzieli ten obiekt. To znaczy ci, co byli na lotnisku. Drugi przypadek miał miejsce pół roku później. Na wysokości 6000 metrów generał wraz z porucznikiem Stanisławem Koziołem, wykonując lot ćwiczebny, zobaczył kulisty obiekt nad chmurami. Gdy wyszliśmy nad chmury, z prawej strony również zobaczyliśmy podobny obiekt, jak ja widziałem w sierpniu. I wtedy też nam powiedziano, proszę go rozpoznać. Położony 2500 metrów nad nimi, obiekt jakby bawił się z pilotami. Gdy próbowali się do niego zbliżyć, uskakiwał w zawrotnym tempie. Generał zdążył zrobić zdjęcie z fotokarabinu. Niestety było prześwietlone. O zdarzeniu postanowili milczeć, choć jak się okazuje, spotkania z obiektami latającymi mogą skończyć się tragicznie. Jest notowanych przynajmniej dwa przypadki u nas, gdy były katastrofy, a nie znaleziono ani samolotu, ani ciała pilota. To było właśnie w latach gdzieś 59. MiG-19 ze Słupska miał lecieć w czasie ćwiczeń do Mierzęcic, to znaczy na Śląsk. I po starcie zaginął. To znaczy wszedł w chmurę i zaginął. Natomiast druga katastrofa też MiGa 19. Praga Kbelej. Takie lotnisko jest koło Pragi. Też katastrofa i dotychczas nie odnaleziono. Ani samolotu, ani szczątków pilota.